Panie trenerze, jak oceni Pan dzisiejsze spotkanie? No to nie było nasze najlepsze spotkanie tutaj w Żarach na naszym boisku. Ciężko wchodziliśmy w mecz, trudno nam było się rozkręcić. Później z biegiem czasu w tej pierwszej połowie zaczęliśmy nabierać trochę tempa. Natomiast brakło jakości w polu karnym i chęci zdobycia, chęci może nie, bo chęci były zdobycia bramki, natomiast brakło takich stworzenia sytuacji. I w drugiej połowie, no i oczywiście niestety straciliśmy zawodnika, w sumie dwóch, bo kartka autuje z następnego meczu Dawida Kaczora i Krzysiek Wiliński z urazem zakończył ten mecz, więc zmiana w przerwie. I no, trudno się grało, jak już się przegrywa, przeciwnik wykorzystał nasze błędy w rozegraniu, natomiast walczyliśmy do końca i tu trzeba uznać ten charakter zespołu i zdobyliśmy, można powiedzieć, dwie piękne bramki, dzięki którym zdobywamy punkt w tym meczu i no i tyle, jeżeli chodzi o mecz. Zadowolony jest Pan z remisu? Dwukrotnie goniliście wynik, udało się ten wynik złapać. Mimo wszystko jednak remisujemy, prawda? Spodziewaliśmy się, no zresztą za każdym razem spodziewamy się zwycięstwa. Znaczy, trzeba się cieszyć z tego, co się ma. I chcielibyśmy wygrywać w każdym spotkaniu. Borykamy się z naszymi problemami kadrowymi i różnymi innymi, jeżeli chodzi o zespół. I chcielibyśmy wygrywać. No, trzeba się cieszyć z tego punktu wydrapanego, wyszarpanego. Myślę, że jakbyśmy wygrali ten mecz, to byłoby to niezasłużone dla przeciwnika, który też miał swoje atuty w tym spotkaniu, więc remis można ocenić sprawiedliwie. Bramkę Rafała Rogalskiego komentowaliście w szatni? Tak, wszyscy mówią, że bardzo dobrze nabiegł i uderzył nie swoją wiodącą nogą, natomiast no, bramka bardzo piękna i z tego się bardzo cieszymy, że jeszcze jakby okrasiła trybuny naszego stadionu, taki piękny gol. A jak oceni Pan Koronę Kożuchów? Korona ma w swoich szeregach doświadczonych zawodników, już też trochę z bardzo dużym doświadczeniem na boisku. Nie mówię o to, ile mają lat, tylko mają duże doświadczenie na boisku i to było widać i wykorzystali właśnie najmniejsze błędy w naszym wykonaniu i zdobyli z tego dwie bramki. Jest to solidny zespół, który próbuje też grać w piłkę, jeżeli ma przestrzeń. Można powiedzieć, że solidna drużyna środka tabeli. Trener drużyny Korony nie jest Panu obcy? Nie. Jest to Tomek Mucha. Byłem jego zawodnikiem w Tęczy Krosno, więc nie jest mi obcy i znamy się bardzo dobrze. Graliśmy razem też w jednym zespole. Dziękuję bardzo. Dziękuję.